Witam serdecznie, tym razem po polsku. Zawitała do nas już do Polski, przynajmniej do niektórych samochodów, wersja oprogramowania 2019-16-3.2, która pozwala na użycie nawigowania w oparciu o autopilota, czyli Navigate on Autopilot, a nie tylko na autosteer, czyli po prostu na zwykłego autopilota. Pojawiły się pewne zmiany w menu. Możemy sobie popatrzeć, że pozwolimy sobie jeszcze zatrzymać Swiss Classic, żeby nam tu nie brzdękał. Oczywiście nic nie mam przeciwko muzyce klasycznej, ale troszkę przeszkadzałaby teraz. Mamy następującą sytuację. Jeżeli wybierzemy autopilota, mamy już nie tylko autosteer, ale mamy też Navigate on Autopilot. No i co się teraz stanie, jeżeli to włączymy? No, włącza się z trudem. Coś tu się nam napisało. Możemy sobie zobaczyć, jak bardzo musimy być świadomi zagrożeń w momencie, w którym nasze auto będzie jeszcze bardziej starać się prowadzić automatycznie, będzie nam sugerować zmianę pasa, jednak będziemy musieli ją jeszcze potwierdzać, przynajmniej przez pewien czas. Zdaniem Elona to zajmie jeszcze 10 milionów kilometrów łącznie samochodów Tesla przejechanych z tym systemem, żeby uwierzyć, że to działa, i wtedy wyłączą konieczność potwierdzania, po prostu auto zmieni pas samo. Natomiast no teraz oczywiście godzimy się na to i możemy zobaczyć sobie, co właściwie możemy ustawić jako opcje customowe. Spróbujmy zmusić telefon do zoomowania się na tym. No tak, możemy włączać go na początku każdej podróży i następnie możemy zdecydować, jakie będą szybkości zmian. Przepraszam, uczulenia. Czyli jak szybko auto ma sugerować zmianę pasa, no a w przyszłości jak szybko ma decydować o wyprzedzaniu. Milt oznacza dużą różnicę, znaczy małą różnicę prędkości. Odwróć. Milt oznacza dużą różnicę prędkości. Czyli generalnie rzecz biorąc, w momencie, w którym zwolnimy dopiero bardzo dużo za jakimś samochodem, będzie on wyprzedzany. Average, no to ma być jakaś średnia, no a Mad Max, jak lubiłem Mad Maxa, szczególnie tego pierwszego, Mad Max oznacza, że nawet niewielka różnica prędkości wystarczy, żeby samochód próbował wyprzedzić auto jadące przed nim. No dobrze, ja powiedzmy wybrałem Mad Max, a dlatego go wybrałem, że już jeździłem chwilę i okazało się, że na polskie drogi, na polską szybkość ruchu, to inne decyzje to są po prostu za wolne decyzje. Pozostali kierowcy są dużo szybsi ode mnie i bardziej agresywnie prowadzą, i myślę, że może na Amerykę, gdzie wszyscy, jak widzimy, jeżdżą tak raczej bardziej umiarkowanie, to jest dobrze mieć ustawienie średnie, czy tam nawet to najniższe, natomiast w naszym przypadku raczej sprawdzi się Mad Max. No dobrze, teraz ze względu na to, że mam dość mało prądu, udam się na ładowarkę. No tym razem będzie to Greenway, a potem próbujemy na autostradzie. Należy zdać sobie sprawę, że nie jest to cudowny system, który poprowadzi samochód po każdej drodze, ale na pewno jest w stanie dużo pomóc. Przy czym sytuacja teraz jest taka: w momencie, w którym chcemy, aby użyć nawigacji na autopilocie NOA, potrzebujemy wybrać cel nawigacji i ten cel musi być taki, aby przynajmniej część drogi prowadziła przez autostradę lub drogę szybkiego ruchu, przynajmniej taką, którą Tesla uważa za nadającą się dla pracy takiego systemu. Czyli w przypadku, na przykład, gdybym teraz kazał pojechać do pracy do VTech-u, to tak będzie wyglądał ekran. Tak będzie wyglądał ekran i właściwie rzecz biorąc, no nic się nie zmieniło w stosunku do tego, co zawsze widywaliśmy. No ale w momencie, w którym na przykład postanowię pojechać na Supercharger do Katowic, to sytuacja się już dość mocno zmieni. Poczekajmy chwileczkę. Z tej przyczyny, że dość jasnym wyborem w tym przypadku jest autostrada. Coś się nam tu szuka. Może się okazać, że mamy... Wychodzi na to, że jeszcze mamy za mało. Natomiast na samym dole pojawiło się takie dodatkowe
dodatkowy przycisk Navigate on Autopilot. No i teraz w tej pozycji, tak jak on teraz wygląda, to jest nienaciśnięty, czyli jakby system działać nie będzie, jeżeli wjedziemy na odcinek drogi, który tę możliwość autopilota zawiera. Natomiast oczywiście, jeżeli go włączymy, no to świeci się on cały czas, ale to nie oznacza, że w ogóle będzie w stanie cokolwiek dla nas zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że jak naciskam, tutaj pojawia się taki znaczek kierownicy. Generalnie rzecz biorąc, ta kierownica, ona jest w obszarze, w którym samochód podejmie decyzję samemu, to znaczy będzie nawigował, co najwyżej żądając od nas potwierdzenia zmiany pasa, natomiast nie przy zjeżdżaniu na przykład na zjazd, ponieważ na zjazd, czy tam przy zmianie autostrady, robi to sam, już to sprawdziłem. Dość ważną rzeczą jest to, że w momencie jak cały system jest uruchomiony po raz pierwszy, bo ja już przejechałem na nim 100 km, to niestety on na początku działa nawet chyba gorzej niż działała normalny autostir, dlatego że przestaje dobrze widzieć pasy ruchu, zaczyna mieć rozmaite dziwne problemy. Na początku więc po pierwszym uruchomieniu nasz Navigate on Autopilot ma dość takie problemy z wykrywaniem pasa ruchu i generalnie rzecz biorąc wcale nie zachowuje się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, natomiast potem już zaczyna sobie radzić, szczególnie jeżeli włączymy ten tryb Mad Max, o którym mówiłem. No i za chwileczkę, jak tylko naładujemy się nieco więcej, już nam przybyło troszkę, już mamy 26%, przejedziemy się autostradą i zmienimy tą autostradę na drogę szybkiego ruchu. Zobaczymy, jak samochód poradzi sobie. Będę się starał nie prowadzić tego samochodu, w sensie nie naciskać niczego, poza potwierdzaniem ewentualnego wyprzedzania, co w tym momencie jest konieczne. Przygotowałem dla nas trasę. Ta trasa będzie bardzo prosta. Pojedziemy z ulicy Stojałowskiego w Krakowie, gdzie jest ładowarka Greenwaya, na autostradę, to jest ten odcinek tutaj. Następnie zmienimy na drogę szybkiego ruchu i będziemy musieli zjechać na wskazany przeze mnie punkt. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, co tam jest, bo tam jeszcze nie byłem. Możemy zauważyć, że samochód uznał, że w momencie, jeżeli ja wjadę na autostradę, co muszę zrobić sam, to zmieni samoczynnie drogę na drogę S7 z autostrady A4, czyli to będzie pierwszy manewr całkowicie wykonany samemu. Następnie zjedzie na ulicę Igołomską. Potem już dalsze decyzje, jak i również wstępne decyzje, będę musiał podjąć sam. No to jeszcze chwileczkę, jeszcze parę procent do ładowania i ruszamy. Z ważniejszych rzeczy warto pamiętać, że Navigate on Autopilot nie reaguje póki co na światła drogowe, znaki stopu i takie rzeczy, no więc no musimy raczej pamiętać o tym, że to my decydujemy, kiedy się zatrzymać, żeby nie narobić błędu. No powiedzmy, że jesteśmy przed ostatnim możliwym manewrem, ja mu teraz włączę prawo do jazdy samemu. Podjął sobie decyzję, z jaką prędkością wjeżdża. Pozwoliłem mu na bardzo małą tolerancję, więc sobie będzie wjeżdżał bardzo powoli. Sugeruje nam zmianę pasa. Godzimy się na zmianę pasa. Następuje zmiana pasa. Podnosimy mu prędkość podróżną do 110 km na godzinę. Widzieliśmy zresztą dość ładne zawahanie przy zmianie pasa. No, jedziemy w tym momencie po autostradzie. Sugeruję zmianę jeszcze bardziej na środek. To jest zupełnie bez sensu tak naprawdę, bo ta droga po prostu ma trzy pasy, no więc nie wiem po co chce tam się pchać. Tak to wygląda w tym momencie na planie. Ja kierownicy nie trzymam, tu jest druga ręka. Ze względu na to, że co pewien czas pojawia się prośba o to, żebym trzymał kierownicę,
teraz ta prośba stała się już dość dokuczliwa, ponieważ samochód prosi o to co mniej więcej 15 sekund przy tej prędkości, więc właściwie albo tą rękę będziemy trzymać po jednej stronie, bo pada on tak naprawdę odchylkę, no generalnie o to chodzi, co teraz widzimy. Czyli ja teraz biorę rękę i tutaj sobie lekko ruszę i to już jakby wystarczy, ale to zaspokoi jego smutek na najbliższe 15 sekund. Tak wygląda postęp realizacji planu. Znowu muszę ruszyć kierownicą. No, oczywiście gdybym trzymał rękę po lewej stronie, czyli tam jakoś ją obciążał, to wtedy już nie czepiałby się aż tak bardzo. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę wyświetla się jedna kreska, kreska niebieska środkiem, która pokazuje naszą trasę. Nomen omen widzimy, że w tym momencie autopilot w ogóle nie widzi bocznych dróg. Samochody jadą po pustej przestrzeni. To jest jeszcze błąd kalibracji. Tak przynajmniej mi się wydaje. A spróbujmy pojechać nieco szybciej. Przed nami jest tam jakiś samochód. Podniesiemy mu prędkość do 130 km na godzinę, czyli powinniśmy ten samochód dogonić. Jest propozycja zmiany pasa, godzę się na nią. Zwątpił, ponieważ widzi z tyłu zbliżający się w lusterku samochód. Tak wygląda postęp. No musimy zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę używając tego systemu i zdając się całkowicie na jego decyzję, no to się możemy spodziewać sytuacji takiej, że będziemy wysyłać bardzo dużo fałszywych sygnałów do kierowców na drodze, znaczy fałszywych. Będziemy migać kierunkowskazem, po czym nie zmieniać pasa i tym podobne rzeczy, ponieważ potwierdzanie samowykonania manewrów prowadzi do pewnej konfliktowości tutaj. Zbliżamy się powoli do zjazdu Kraków-Wierzanów. Na razie nasz Navigation Autopilot próbuje wyprzedzić Audi przed nami i nawet podjął decyzję, że to zrobi. No dobrze, wyprzedzamy. Informuje nas, że za chwilę będziemy zmieniać pas w drugą stronę. Zgadzam się na to. No i teraz będzie zupełnie ciekawie, dlatego że teraz mamy zjazd. Właściwie my jesteśmy na tym pasie, który jest wystarczający do zrobienia tego zjazdu. Może zwolnimy go trochę, żeby się sobie nie narobić krzywdy. Więc teraz jedziemy już po pasie zjazdowym. Dobrze. Ciężko ocenić, co on ma na myśli w tym momencie. Sam zmienia pas. Zmienił pas na całkiem prawy. Bardzo mocno zwolniliśmy. I dobrze, skręcamy. Na razie dobrze. Tutaj podejmują się decyzje, jaka ma być prędkość, żeby to było dobrze. Póki co radzi sobie. Tak wygląda realizacja. Teraz będzie ciężko, ponieważ tu następuje zwężenie. Zobaczymy, co się stanie. Trzymam rękę na kierownicy. Oj, on dość mocno przyspiesza, nie będzie dobrze. Przejmujemy kontrolę, bo się pozabijamy. No to włączamy cały cyrk z powrotem. Chwiejnie, ale wjechaliśmy na drogę szybkiego ruchu na kierunku Krakowa Północy. Samochód proponuje zmianę pasa na lewo, ja się godzę. I ta zmiana pasa następuje. Dobrze, przyspieszamy.
Ograniczyłem go na 110 na godzinę, więc jedziemy 110. Powoli zbliżamy się do zjazdu. Ja zaznaczam, że za każdym razem, kiedy on miga, żeby trzymać rękę na kierownicy, ja po prostu tą rękę na kierownicy kładę, w sensie, dobrze, proponuję, żeby zjechać na prawo i wykonuję ten manewr. Także za każdym razem, kiedy on prosi, aby położyć ręce na kierownicy, ja po prostu lekko kiwam tą kierownicą, bo w przeciwnym razie, jeżeli to by potrwało dłużej, to wyłączy nam tego autopilota. Także na razie widzieliśmy troszkę niepewności oraz jeden manewr, który najzwyczajniej w świecie by nas rozbił, bo wjechalibyśmy na pas wjeżdżających samochodów z prawej strony, czyli jak widać, może to nam pomóc, taki system, ale nie ma co zdawać się na niego całkowicie, ponieważ można sobie zrobić sporą krzywdę. No i teraz już zostaje nam bardzo niewiele do zjazdu w ulicę Jagiellońską. Jedziemy środkowym pasem. Jest propozycja zmiany pasa na prawo. Potwierdzam, że się na to godzę. Dobrze, auto wykonuje tą zmianę pasa. Za moment przekroczymy Wisłę. Wjechało przed nas jakieś auto, ale nasza Tesla nie przejęła się całkowicie nim. Chociaż nie, troszkę zwalnia. Widać już zjazd w ulicę Jagiellońską. Na razie jedziemy dość szybko. Och, nasz samochód proponuje, aby zmienić pas na lewo. To spowodowałoby to, że nie zdążyłby potem zmienić pasa na prawo, więc to jest bardzo naiwne. No i co teraz? Powinniśmy już być tam. On dalej proponuje, abyśmy jechali na tak zwany faster lane. Innymi słowy, potrafi zrobić decyzję albo jedną, albo drugą. No i generalnie rzecz biorąc, zostało to przez niego skrzanione. To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, przejechaliśmy zjazd. W tym momencie jedziemy w klasyczny sposób. O, powrócił do pracy na automacie, ponieważ liczy pewnie może, że nas uratuje z tego, że przejechał zjazd, który obiecywał, że będzie umiał zrobić. Bo ten zjazd, to był zjazd w ulicę Jagiellońską, niewątpliwie ma zaznaczone kółeczko. No, teraz już przekraczamy wszelkie ograniczenia prędkości, więc myślę, że mu podziękuję, bo za chwilę zabiorą mi prawo jazdy. No dobrze, wyłączam chwilowo nagrywanie, będziemy zawracać i patrzeć, jak pójdzie mu w drugą stronę. Wracamy już przy użyciu autostir. I tak myślę sobie, że summa summarum cały ten system póki co posiada jedną z takich dość prostych wad. To znaczy, wszystkie obliczenia i analiza wykonywana jest, no oczywiście w czasie rzeczywistym, ale każda kolejna iteracja obliczeniowa prawdopodobnie nie wykorzystuje danych iteracji poprzedniej, skutkiem czego samochód podejmuje czasami dość chaotyczne decyzje, bo na przykład wydaje mu się, że widzi coś, co może być przeszkodą, przy czym przez ileś set iteracji widział już to, ale nie uznawał tego za przeszkodę, a teraz nagle uznał to za przeszkodę i auto nagle gwałtownie hamuje na samym środku. Po czym kolejna iteracja twierdzi, że już jest wszystko w porządku, no to wobec tego dalej jedziemy, co powoduje dużą niepewność zachowania. Poprzednie iteracje powinny jednak mieć wpływ. Oczywiście uniknęlibyśmy też wtedy tańczących na drodze samochodów, które możemy widzieć czasami tutaj na desce rozdzielczej, dlatego że ocena w kółko sytuacji tak, żeby podejmować decyzje za każdym razem nowe, nie jest do końca dobrym pomysłem, no ale widać, Tesla tak lubi, no skoro tak zrobili, no to tak jest.
Może kiedyś dojdą do tego, że poprzednie iteracje też są ważne, albo też zwiększą nacisk poprzednich iteracji, być może coś tam wykorzystują, ale raczej nie za wiele. Natomiast jak chodzi o samą funkcję jeżdżenia z autopilotem, to w tym momencie jest to funkcja, na którą możemy, że tak powiem, zdać się tylko i wyłącznie w momencie, w którym jest małe natężenie ruchu, jest to droga, którą znamy, albo też droga, którą przynajmniej możemy się spodziewać, jaka będzie. Bo w przeciwnym razie to możemy mieć kłopoty. Dobrze, w tym momencie spróbujemy zrobić coś takiego, że ja go poproszę, aby nawigował do mnie do domu. Skutkiem czego będziemy mogli znowu pojechać coś na autopilocie. Już się policzyło. Już będziemy patrzeć. Mamy Navigate on Autopilot. Naciskamy klik. Zmieniło się i jesteśmy prowadzeni przez autopilota. Zobaczymy, jak pójdzie mu teraz. Zbliżamy się do węzła drogowego, gdzie droga szybkiego ruchu będzie przechodzić w autostradę. Możemy sobie popatrzeć, jak to wygląda. No, zobaczymy, czy teraz znowu się nie okaże, że pojedziemy do Rzeszowa, zamiast pojechać tam, gdzie trzeba. Na razie nic nie zrobił, więc jedziemy do Rzeszowa. Dalej jedziemy do Rzeszowa. Mówi, żeby zjechać, ale nie bardzo chce zjechać. No, czekamy do samego końca, za chwilę grzmotniemy. No dobrze, nie wiesz, o co masz zrobić. Pomożemy ci. Zjechaliśmy przez ciągłą, ale zjechaliśmy. Czyli ogólnie rzecz biorąc, ta zmiana pasa nie wyszła. Włączamy z powrotem. No sami widzicie, że ciężko nazwać, żeby to działało. Samo zjazd na węzeł Wielicka ma zostać wykonany z automatu. Będziemy patrzeć. Na razie auto jest prowadzone przez autopilota. No teraz mamy taką sytuację, że będą się nam pasy zwężać. Samochód sugeruje zmianę pasa. No na razie nie jestem w stanie tego zrobić, bo jadą auta, albo dobra, proszę, kombinuj. Zmienił ten pas, tyle że jedziemy 70 na godzinę, co może troszkę ludziom przeszkadzać. Ja nie wiem, może odpowiedzmy mu, że jednak jakby tak chociaż jechał 110. Zbliżamy się do węzła drogowego, który ma pas zjazdowy po prawej stronie. Zobaczymy, jak teraz powiedzie mu się. Na razie na odcinku 15 km mamy dwa grube błędy. Jeden, że nie pojedziemy tam, gdzie trzeba. Dwa, że się po prostu rozbijemy. Na razie patrzymy, co on zrobi. Dobrze, zrobił coś takiego, że sam zmienił pas na prawy i zjechał, czyli w tym momencie to wszystko się mu powiodło. No i teraz powinien zasadniczo, ja go może troszkę zwolnię, żeby tu nie wpadł taką dzidą bezpośrednio. Rozumiem, jesteśmy poinformowani, że skończyła się nawigacja na autopilocie. I co się w tym momencie stanie? Aha, zostaliśmy po prostu przełączeni w zwykły tryb autostir, no i jedziemy sobie dalej. In 300 meters, turn sharp right to stay on Wheelica. Tu nawet radzi sobie, pozwalniał, stanął praktycznie w miejscu, nie wiadomo dlaczego. O, podjął jednak decyzję, że pojedziemy. W porządku. No to tyle właściwie. Wyłączam to i już pojeżdżę sobie trochę sam. Wheelica.